Paulina Smaszcz jako specjalistka PR w sierpniu została zatrudniona jako dyrektorka komunikacji, marketingu i PR u w firmie badawczej Z kolei Katarzyna Cichopek otrzymała propozycję prowadzenia świątecznych imprez z polskimi gwiazdami muzyki w roli głównej. Podczas koncertów świątecznych na scenie wystąpi m.in. Edyta Górniak, Halina Mlenkowa, Grzegorz Chyży, Ania Rusowicz, Alicja Węgorzewska oraz zespoły DISCO. Polo akcent i klasik. Czyż to nie cudowny przypadek, że życiowym rywalkom tak samo potoczył się los? Paulina Smaszcz również była prowadzącą pytanie na śniadanie. Co ciekawe, wówczas była w parze ze swoim mężem, Maciejem Kurzajewskim. Dziś Maciek również jest prowadzącym program śniadaniowy, lecz z nową partnerką, Kasią Cichopek. Zobacz też, smaszcz przekazała pilne. Wieści o Cichopek i Kurzajewskim, już przestraszyć mnie nie mogą specjalistka od PR. U. otrzymała możliwość wystąpienia podczas konferencji W. Czechach. Jej tematem będzie asertywność i strategia sukcesów w zabałaganionym świecie. TW Women's Network Prajtat i zaczynamy nasz kongres. Długo zastanawialiśmy się nad tematami wykładów. Zrobiliśmy warsztaty z pracownikami i zebraliśmy ich potrzeby, problemy, zmagania, nie tylko z pracą zawodową, ale również z codziennością w życiu prywatnym. No, to do zobaczenia 7 grudnia w Ostrawie, poinformowała Paulina Smaszcz na Instagramie. Kasia Cichopek już pod koniec października pokazywała, jak przygotowuje się do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Na Instagramie udostępniła relację, na której wybrała się do salonu sukien ślubnych wioli, piekut, aby znaleźć kilka kreacji do pracy. Mój wyjazd do Stanów Zjednoczonych zbliża się wielkimi krokami, więc to jest ten moment, żeby przygotować piękne kreacje, w których będę występowała i prowadziła koncerty. Oczywiście zawsze mogę liczyć na wiole piekut i właśnie jestem u wioli i szykujemy wspólnie przepiękne kreacje, mówiła z podekscytowaniem Kasia na Instagramie. Choć na początku Kasia i Maciej rozstaną się na chwilę, to dziennikarz ma już plan, aby dołączyć do ukochanej w USA. Maciej Kurzajewski jest zapewne w o tyle komfortowej sytuacji, że może zorganizować sobie dłuższy urlop bez zmian w grafiku. Ostatnio dziennikarz sam wybrał się do Stanów Zjednoczonych i doskonale się bawił. I to bez ukochanej. Zobacz też, cichopek przyłapana, to ostatnie chwile przed wylotem do USA. Na twarzy Kurzajewskiego maluje się smutek cichopek, jak miś skrupówek. Jej buty kosztują całą wypłatę, hakielniażdży cichopek. Tak ostro nigdy wcześniej o niej nie mówił sprytna, cichopek dostała pracę w USA. Pakuje walizki i zaraz wylatuje. I to bez Kurzajewskiego cichopek za chwilę leci do USA, a Kurzajewski już przyłapany z inną kobietą.